Witam. Dzisiaj awanturować się o kasę mogą nie tylko gracze w studiu. Również państwo mogą wziąć udział w naszej zabawie. Oby, oby. Czarna skrzynia. W tej skrzyni kurde, znajduje się... dalej nikt chyba tego nie wygrał. Znowu powie, że podadzą nazwisko i nie poda... Ach nie, dobra, bo jakiś widz mówił, że przed czołówką podają, kto wygrał. Okej, okay. Czyli nigdy się i tak nie dowiemy. Partia Dix! Na kwota pieniędzy. Od 1000 do 10 tysięcy złotych. Ten z państwa, kto pierwszy odgadnie, ile tu jest pieniędzy, otrzyma całą sumę. Proste, trzeba widziałem tylko wysłać SMS pod numer 7269 i wpisać sugerowaną kwotę. Jeżeli napiszą państwo za dużo, dostaniecie odpowiedź, że za dużo. Jeżeli za mało, że za mało. Dużo. I do skutku. Osoba, która pierwsza poda pełną kwotę, tę kwotę, która jest tutaj w skrzyni, widzę, wyślij teraz 150 zł, jak coś. Uczestnicy gry i się podzielimy po połowie, że zabawa jest bo skończona. Ci powiedziałem ile, ok? Więc życzę powodzenia i kto pierwszy, ten lepszy. A my rozpoczynamy awanturę o kasę. Oto 12 uczestników naszej gry. Tam. Normalnie są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych bohaterów awantury o kasę. Niebiescy to ekipa wojowniczej księżniczki Kseny. Wojciech Burgul. To? Co on mówi? Z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych bohaterów awantury o kasę. Niebiescy to ekipa wojowniczej księżniczki Kseny. Wojciech Burgul, student polonistyki z Tarnowa. Ksenia Łakowy, prawnik z Tarnowa, kapitan drużyny. Albo Ksenia. Jolanta Burgul, polonistka z Tarnowa. I Rafał Pawełek, przedsiębiorca z Tarnowa. Zieloni to cała drużyna z Radomia, 4 przyjaciele z boiska. Robert Stępniewski, ekonomista. Maciej Czmiel, elektryk. Rafał Stępniewski, kapitan drużyny. Słuchaj, się jestem Meta 1K? No i źle, ty myślisz, że oni w 2002 wiedzą, co jest 1K? Ja pierdzielę w dupę, no i wpieprzyłeś siano. Żółci to Sławomir Szczesio, student historii z Fabianic. Znaczy może się ktoś domyśli, ale wątpię. Magdalena Bryndziak, urzędnik państwowy z Pabianic i Jacek Bytych, również urzędnik państwowy z Łodzi. Drużyny nie... Jak 150, jak on powiedział, że od 1000 do 10K jest. Wyślij te 150, bo chyba kłamią. Niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą. Gościu zaemocił. Śmiel, elektryk, Rafał Stępniewski, kapitan drużyny i Grzegorz Łojek, przedsiębiorca. Żółci to Sławomir Szczesio, student historii z Pabianic. Kapitan drużyny Sebastian Bryndziak, ten zaemocił. Z Pabianic. Magdalena Bryndziak, urzędnik państwowy z Pabianic i Jacek Bytych, również urzędnik państwowy z Łodzi. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka pusta jeszcze losa. Mistrzowie czy jacy? Bo nie kojarzę. A my witamy nowych mistrzów awantury o kasę. No właśnie, jak zwykle, to odcinek Taranowicza. Marcin Chmielnicki. Bogdan Kiezik. Tam w tych drużynach same bezużyteczne zawody. Polonista, historia, prawo. Nie dziwię się, że do teleturnieju posiano przyszli. Ale co ty mówisz? Piotr Kolcon, Jarosław. Co ty tu mówisz? Jezus Maria. Witam, witam na rozmowie. Jak język faktów? Witam po raz pierwszy w loży mistrzów. A to są ci, że się nikt nie zna. Czy zdążył pan już poznać swoich kolegów? Oczywiście. To ciekawi ludzie? Tak, bardzo. Łukaszu. Zintegrowaliście się panowie trochę od ostatniego programu, tak? Pewnie. Tak. Życzymy dzisiaj powodzenia, witamy w grze. Pierwszy raz się widzę od odcinka. Nasi mistrzowie... Była jakaś kobieta kapitan, która wygrała dużo pieniędzy albo drużyny? No właśnie, były kilka razy kobieta kapitan, z 5 razy do tej pory na 60 odcinków. I chyba tylko raz. Ale ona zaczynała. Ona, to był pierwszy odcinek. Pytanie, czy to się liczy. Zmierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. I jeżeli mistrzowie wygrają, po raz drugi zasiądą w loży mistrzów w następnym programie. A jeżeli im się nie powiedzie, Lusper, to ustąpią miejsca w swojej loży. Nowy mistrz. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Chyba.
kurde, ale morda mi się drze, pomożesz? Daje drużynie niebieskiej, zielonej i żółtej po 5000 zł. To są sobie pieniądze, też. Które będą służyły państwu. Ziewasz legal i przez ja to ja ziewam. Koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej kategorii. Racja ma, chociaż rację. Przez nią przegrali, drużyna, no. Która ją wygra, będzie odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje Patera, pieniądze ptaku. Za to pytanie. Jeżeli się pomyli, przybijam pieniądze ci ksywę ptaku, fanzo. Pytania. Mam 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna zmierzy się jeszcze z mistrzami z pierwszego etapu, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. Od czego człowiek ziewa, ty? I skamer. Ale jak mister zaklej mordę jak mamon? Ale co ty piszesz poza tym? On miał zaklejoną spację. O, trzy słowa. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa propozycji. Mówi, żeby się dostrzelił, ty może to mieć sens. Ja w izolatce siedzę, bez tlenu. Mam 700. Rzuci 1000, proszę. 1000 po raz drugi. 1000 po raz zieloni, 1100. 1100 po raz drugi. 1200 niebiescy, dziękuję. 1500. Tylko żeby nie za szybko. Wabań. Nie za szybko, wabań. Po raz 200, dziękuję. Co raz więcej? 200, dziękuję. Od żółtych 200 po raz drugi. 2300. Zieloni wabank? To będzie win. Zieloni wabank? 3200. Teraz! 3200 po raz drugi. 3300 od niebieskich. 3400 od żółtych. Zieloni! Co dalej? Zieloni się chyba wycofali. 3400 po raz drugi. 3500. Mam 3,5. 3,5 po raz drugi. 3,600, dziękuję. 3,700, dziękuję. Oj, to już jest. 3,700 po raz drugi. Mam 4. Teraz wabank, bo będzie koniec. Koniec. Wabank. Ja pierdziele, baba spieprzyła. A znowu kobieta, znaczy znowu, w końcu kobieta kapitan po tylu odcinkach i już Dedek, już stracie koniec gry. Chyba, że żółci teraz odpadną. Żółci grają wabank. Jeżeli im się uda, ja będą mieli 10 tysięcy. Ja kibicowałem tej pani. I co? Jeżeli się nie uda, gówno. Odejdą z gry. Kategoria przysłowie. Mówiłem, że pójdziemy do rzeki. Nie, później pójdziemy do banki. Proszę dokończyć przysłowie. To pewnie idzie łatwiej. Co wieś, to inna. No. Co wieś, to inna. To może mieć innego słabość, mieć mózg. Ale dali, no. Koniec gry. Zobaczę. No nic nie wymyślimy, no wymyślcie coś. Ej, to żółtej było, co widz pisał, że zawody niepotrzebne, polonista, historyk i tak dalej. I oni odpadną już? O ja pierdzie. Myślę, że mogą coś. No nie wiem. Baba oszalała. Co wieść to inna rzecz? Inna wieść? Wieść. 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 Ej, wieść może być. Wieść. Chyba tak, nie? Co wieść? To inna wieść. To inna wieść. Ja nie znam tak naprawdę tego przysłowia. Nie wiem. No. Nie wiem, no tak sobie. Co na logikę szczery łapiemy? Piękne przysłowie narodowe. No, tak będzie. Tak myślę. No, może się skojarzyło, że wieść. Nie wiem. Wieść. No po prostu jest logiczne. To wieść. To inna wieść. 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 Podkarstwo. Nie wiem. Tak myślę. Nie wiem, nie spojrzałem, nie mamy czasu. Dobra. Mamy jakiś czas jeszcze? Nie, nie mam pojęcia. Jak jeszcze tu nie pika? Dobrze, będziemy się starali udzielić odpowiedzi. To znaczy, być może stworzymy piękne, narodowe, nowe przysłowie. To znaczy, sądzimy, że być może jest to przysłowie, co wieś... Legalnie ziewaj. Czy niebiescy uznaliby tę odpowiedź? Nie wiem, nam się wydaje, że co wieś to inna plotka może, co inna kultura, coś takiego. Tak się rymuje do kultura. A zieloni, mój, co nie sądzą? Zieloni, to... Maciek twierdzi, że co wieś to inna parafia. To ma sens, ale raczej by to nikt tego nie dali. Skądinąd słusznie, natomiast to nie była dobra odpowiedź. Niestety ja... nie. Jaka jest? Bardzo mi przykro, że musimy pożegnać tak sympatyczną drużynę. Co wieś to inna pieśni. Pieśń! Bardzo wam dziękujemy. Niestety nie udało się. Czyli? Wytłumaczy jakiś ten kwadratogłowy na czacie? Jajogłowie w sensie? W tej chwili prowadzą zieloni, bo już tylko mamy dwie drużyny w grze. 3400 zł. Ja nie znam tego powiedzenia. Co oznacza? Niebiescy 900 zł, ale uwaga. Jesteśmy w dramatycznym momencie gry, ponieważ do następnego pytania...
Co jeszcze inna pieśń? Słownik Gwary Brukowca Górnego w Wielkopolsce. Przechodzi aż 10 700 zł. Bukowca? Wszystko okaże się tuż po reklamach. No dobra, ty, ale... Ten, kto tam wymyślił, też nie wie, co znaczy, ale ma się akurat... A, akurat mu się rymowało. Może tak być. Czyli po prostu jedno przysłowie łata się drugim, czyli mądry Polak po szkodzie. No, wymyślił przysłowie, ale nie wie, co oznacza, bo mu się rymowało, a nie myślał nad sensem, więc jest mądry po szkodzie, tak? XD. Państwem z powrotem oglądają państwo bardzo dramatyczny pojedynek w awanturze o kasę. Mamy dwie drużyny w pierwszym wszystkie etapie. Wszystkie polskie przysłowia łączą się w jedno. Wszystkie drogi prowadzą do mądry Polak po szkodzie. Iluj. I tyle. Jeszcze grają, zieloni prowadzą 3400, niebiescy tylko 900 zł, ale uwaga. Ewidentnie tak jest. Do następnego pytania przechodzi aż 10700 zł. Przed nami jeszcze 5 kategorii do końca tego etapu. To przysłowie nie oznacza, że po prostu każda wieś jest inna? Nie, bo nie jest. To jak to może oznaczać? Kategoria... Tak, historia a tylko też to znam. O, to jest kategoria. Ty, ale dobrze ogarnia. Ogarnia, że wabank ma. Tylko, że szkoda, że spaliła swój plan, bo tamci mogli nie ogarniać, a teraz już wiedzą, więc... Pani Kseniu? Jeszcze emocje? Tak, to było bardzo ładnie. Oczywiście prośba zawsze, żeby... No, neuron, ale dwa, kolor, 10 kg. Potem dopiero kwotę tylko lub waba. Brakło. Natomiast dopiero wtedy, kiedy rozpocznę licytację, czyli... Ale wtedy, emocje kiedy tam powiem, kipiały, słucham, co? Dopiero wtedy, dobrze? Aż tak wystrzeliło. Ale trening dobry, dobry, dobry. Rozpoczynam licytację. Ale on bejtuje. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Zieloni 800. 800! Jaki debil! Boże, dobra, niech tak powie, niech tak powie. Słucham państwa! Nie jest chyba raz! Przecież ten idiota nawet by nie za... Dobra. Dobra, Ksenia wygra, mówię wam. Ja jej kibicuję. Riora im dał na Golibordę 5 zł. Siemka, ja chciałem przypomnieć, że obiecałeś trylogię Wiedźmina i Fniafa do końca wakacji. Nie. Oczywiście tych poprzednich popoga uśmiechnięta buźka, splowę. Nie, Wiedźmina obiecałem, ale to ścierwo drugie, co tam było, to... Jeszcze jakbym wiedział, co to, tak? Ale Wiedźmin, Pani taki plan. Wiedźminek. Trochę wcześniej, się bo długo. Udało się. Tak, a pan Rafał chyba się troszkę zagapił. Ja mam knapa. Tak, panie Rafale? Tak, tak. No, ale o, albo dobra, odpowiedzą, albo nie odpowiedzą. Także no proszę się panowie nie martwić. Nie wszystko jest stracone, ale niewątpliwie jest to ogromna szansa. Ogromna szansa dla niebieskich na... Tak, alfa. No chyba nawet wygranie pierwszego etapu, bo... W puli tego pytania ty, chłop jest macha aż do Kseni, widziałeś? Oczywiście Fluszed. Będzie można to odrobić. Ale wymagało to będzie sporo pracy. Potem ewentualnie oddzielone. W każdym razie w świetnym stylu pani Ksenia wygrała licytację. Teraz trzeba będzie w równie dobrym stylu odpowiedzieć na pytanie. Dokładnie. Która dynastia królów polskich władała także Litwą, Czechami? O ja pierdziele, ty. Jagiellonowie. Jacy Andegawenowie? Co ty gadasz? Ty, chyba wpieprzymy. Ja powiedziałem Jagiellonowie od razu. Jak to wpieprzę, to kogoś pobiję. W GTA jak coś w GTA. Nie wiem, potrzebuję więcej myśli. Nie załatwę. Odpowiadam. To była dynastia Jagiellonów. Tak jest! No właśnie! I
Ty mnie z mojej kategorii chciałeś zaszczuć? Jeden raz to zrobiłeś. Nie będzie więcej okazji. Zapomniałem, że ty tam byłeś. Prawda, byłem tam. Dynastia ptaków. Dla drużyny. I proszę zobaczyć, jeszcze nie tak dawno, przed kilkoma minutami mieli tylko 900 zł. Teraz mają 11 800 zł. Ale panowie zieloni, nie wszystko jest stracone. Wy macie 3200. Mam jeszcze 4 pytania do końca tego etapu. Można to odpracować, aczkolwiek no, trzeba się będzie bardzo postarać. Losuję kolejną kategorię. Jak to może być 9 już? Ja dopiero streama odpaliłem. Oho. To ona? Nie. Filozofia i religie. Ty to. Cześć. Kogo ty wysyłasz? Idziemy trochę. Oszalałeś? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. 400 niebiescy. 400 niebiescy. 500. Ej, do Jarka? 600, do Jareczka? 700. 700. 800 niebiescy. Słucham? 800. 800 proszę. Ej, blokada? Blokada? 1000 niebiescy. Czy ta pani 1000, potrafi blokować 100, lud? Proszę 1100. 1200, dziękuję. 1200 po raz drugi. 1300. Blokuj. Niebiescy, Niebiescy, baba. No i pani Kseniu. To te emocje. Ej, w sumie ja na to czekałem przecież. Wczoraj to nawet mówiłem, kiedy będzie taki team, który wpije przy wabanki przegra, mając przewagę gigantyczną. Może to ten dzień, widzowie. Może to jest ten dzień. Błąd w historii naszego programu. No, blokada się udała, tak? 3200 zł. I mam napisane. Żeby zablokować przeciwników. Pani Ksenio, co pani robi? I tyle. I można było spokojnie grać dalej cały czas. Jak ona to przegra, to będzie... Pani Krzysiu, daj pan pytanie, bo pewnie nerwy już tutaj. Łza poleci, nie? A teraz zagraliście wabank, czyli jeżeli nie odpowiecie prawidłowo, odejdziecie z gry bez pieniędzy. Mimo, że jeszcze przed chwilą właściwie wasz udział w finale był pewny. Nerwy, po prostu. Nie przejmuj się. Teraz po prostu trzeba sobie poradzić z kolejnym pytaniem. No nie mogę. Tylko tyle. Co wy piszecie? Filozofia i religia to piękna kategoria w końcu. Tak. A ciekawy jestem, ile waszu Budda? Błąd wziął się skąd? Czyżby pani sama licytowała, niech pani podpowiadał do ilu licytować? Podpowiadają, tylko ja nawet miałam na... Zobacz, jakie oro zdjęcia. To jest ten teammate tej Ksenii. Jeżeli dobrze odpowiedzą na pytanie, to on też zmieni się w tego psa i daje jej kwiatka. Napisane po prostu, nie wiem, uwielbiam ten wyraz na bank. Fajny czas. Zapań na niego, tak? Na drugi raz, jeżeli wam się uda przetrwać to pytanie, zabierzcie pani Ksenii kartę. Zakończenie płomienia pytania. Oto pytanie, które zadecyduje o losach pierwszego etapu. Jakie imię nosił filistyński olbrzym? Ja pierdzielę, nie wierzę. Kurczę. Jakie łatwe. Ale farta pan Ksenia. Odpowiadamy. To był Goliat. Tak jest. Ja pierdzielę, ale fart. Pieprzony w dupę fart. Ale farta. Przecież w tej kategorii były czasem porypane pytania. Dobra, już żeby nie popełniła tego błędu, ja jej kibicuję, widzowie. Jednak Ksenia. A więc pani Kseni udało się naprawić swój błąd. To rzeczywiście to mogło kosztować ich odejście z programu bez pieniędzy, ale jednak wiedza wzięła górę i udało się wszystko naprawić. Jesteście znowu w grze i macie ogromne szanse na wejście do finału, jeżeli... Dawać, dojdź zielony. Błędu, a my oczywiście będziemy z zainteresowaniem teraz czekali, co się wydarzy. 3 pytania jeszcze do końca wabank? Tego etapu. Oby nie. Znaczy niech zieloni dadzą wabanki i odpadną. Bo ci tak są do dupy.
No, ona jest git. Radzą sobie git. Podpowiedź. Zobaczymy, jak będzie dalej. Można kupić podpowiedź, która być może przyda się w dalszej grze. Zawsze warto ją mieć. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300, proszę. Niebiescy 400. Podpowiedź za 400 i git. Bardzo dobrze. 400 po raz. Jezu, jakby dała po bank. Trzeci. Sprzedam. Jak ona by dała wabank. Podpowiedź to rzecz, którą warto mieć w grze. Wciąż mam 3 pytania do końca. Niebiescy 12700, zieloni 1600 zł. Ale farta mieli z tamtym pytaniem. Ja pierdzielę. To oby znowu nie tego. Nie było trolla, nie? Kategoria matematyka. No zieloni chyba babań. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. O, nie ma neurona. 400. 500 od zielonych. Blok, blok. 600 od niebieskich. 700. Blok, blok. 800. Wejdą babań. 800. 900. Aha, blok. I mam 1000 od niebieskich. Słucham. Zieloni babań. Ale czemu ona nie blokuje w dupę? Przecież zobacz. Ona dała 1000 i miałem 1600. Ona mogła zblokować już po 3 razach. Po 3 tikach powinien być blok, a nie po 5. Przy 6. Odpowiedzą, będą grali dalej. Jeżeli ona nie umie blokować. Bez pieniędzy. W jakim zakresie zmienia się wartość funkcji sinus i cosinus? Minus 1 do 1. Od XD do XPP. Minus 1 do 1. Nie no, możecie odpowiedź. Spokojnie, dobra. Robaj. Odpowiedź. I cosinus. Tak, jest od minus 1. Odpowiadasz, bracie? Mogę odpowiedzieć. Od XD do XD. Tak. Możemy udzielić kola odpowiedzi. Kola na kola. Robert udziel odpowiedzi. Wartość funkcji sinus i cosinus. Kto ma zmienia głos jak robot? Od minus 1 do 1. Co na to niebiescy? Zgadzamy się z nim. To jest prawidłowa odpowiedź? Nie wiemy, na to się zgadzamy. Też tak uważamy. Że to jest prawidłowe? Nie, my po prostu... Tak czy nie? Tak. Tak jest! Serio? Dupę, co się dzieje? Od minus 1 tak. Do 1. 2600 wędruje teraz na konto zielonych. I tyle Ksenia oszalała. Niebiescy 11700. Ksenią zakręcił. Mają trochę mniej, co może okazać się ważne w rozgrywce finałowej, bo z takim blokujcie stanem konta drużyna weźcie tysiąc i blok. Potem w kolejnych programach, jaki miała na koniec pierwszego swojego etapu. Dwie kategorie do końca pierwszego etapu. Bo jeszcze zieloni się okaże, wyjdą z 6K i w sumie tak zrobią z tego tyle, ile mogą. Ale co ty piszesz? No bardzo interesujące. Matematyka. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. 400. Dawaj, 1K tak około i blok. 500 po raz drugi i po raz trzeci. Tu pani Ksenia zagrała rozsądnie po prostu. Nie. Wiedziała, że nie są jednak najmocniejsi niebiescy z matematyki, a więc pozwoliła grać na niskim poziomie zielonym. Aha, okej, oni ogarnęli. No to niby pytanie. Git, no. Jak wystają na następnym. Ile kwintali liczy tona? 10 kwintal to jest 1000. Co w dupę jest kwintal? 10, tak? 10. Możemy udzielić odpowiedzi? Proszę. Tona to... Witam, senpai. 10 kwintali. Jakaś odpowiedź niebieskich byłaby? Też 10. Też żeśmy się przymierzyli. Tak jest, 10. Co to ptaku? 900 zł kontroli na konto zielonych. Tylko 900 zł. Jak się zestrasz, nie? W miejscu publicznym. 300, a ja losuję ostatnią kategorię w pierwszym etapie gry. Ile kwintali waży pudzia? Sorry, wiem, z tymi pytaniami. Matematyka. Sztuka kulinarna. O!
Incydent takowy jest. Licytację biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawczo. Zieloni czysta. Zieloni czysta. 400 niebiescy. Kurde, żeby powstała Ksenia, w sensie, żeby wyssała Golda. 800. 900. 900. 1000 zieloni. Tera blok. 1200. Kurde. 1500, blokuj, nowa bank będzie. Blokuj, proszę. Dobrze, dobrze, Jasper, radość. W końcu. 4700 fuli. I jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, będą mieli bardzo dobrą kwotę do rozgrywki albo rozgrywek finałowych, aż 13 000. A jeżeli się pomylą, to będzie to tylko 8300. No tak, zabiorą im, ale oni dobrze odpowiedzą. Podpowiedź się wpieprzy. Które warzywo jest podstawowym składnikiem sałatki Waldorf? Ten, batat. Dobrze mówię? Bierzemy. Tak, tak. Bierzemy. Trzeba będzie wziąć podpowiedź. Bierzemy. Sławi. Chcielibyśmy podpowiedź, panie. Jak seller? Przypomnę, jak seller może być podstawem sałatki? Na początku gry. Cykoria, bakłażan. Kurde, seller jest. Seller. A oni mówią, że nie. Oj, koniec. Uważamy, że to będzie cykoria. O Jezu. Co by powiedzieli zieloni? Chyba bakłażan. Chyba bakłażan. A mistrzowie? Co mówimy? Co mówimy? Jaki tam był warzywa? No to widzę, że ja muszę powiedzieć. Selen. Ja pierdziel. Z 11 na 8. Ja pierdziel. Za to pytanie. Takie ładne stanie było. Złotych. Zieloni kończą grę, mając na koncie 1300 zł. Mieliście trochę mało szczęścia, ale wiedza była. Dziękujemy wam bardzo. Natomiast niebieski no, nowa ksywa, tak, seller 8300 zł i to was witamy w finale, gratuluję. Mymła robili, no. Pół kilo mymła robili. Zmienili zasady, senpai, żeby ludzie nie abiusowali. Rozpoczynamy finał awantury o kasę. Do gry wchodzą niebiescy ze starym konta 8300 zł. Oj. No cóż mogę powiedzieć po pierwszym raczej etapie. Dead. Pani Kseniu, jest chyba pani... Raczej dead, najbardziej... bo oni Pietera mają. Mistrzowie mają Pietera, a Honoro robi. Siema Ninja, witam. Co ty tak rzadko piszesz, powiedz mi? Pisz więcej, o? Chyba, że Teges, nie? Puszczasz tylko w tle, to ok. Walecznym kapitanem drużyny w historii naszego... Ile mymła na masie, jak na siłkę chodzisz? Mymła? Kurde, od 200 do 300 mg na masę ciała, licząc w latach psich około, nie? Na oko to chłop w szpitalu umarł, pamiętaj. ...programu. Czy o wszystko w życiu walczy pani tak zawzięcie? Nie będę się przyznawać to na wizji, bo później mnie mąż skrzyczy. Pani Kseniu, ale tak jest czy nie? Ale co? Co on pytał? Czasem tak, czasem nie. No czy nie obawia się pani, że ta zawziętość może was zgubić, bo o mały włos tak by się nie stało w pierwszym etapie? Zawsze miałam więcej szczęścia niż rozumu, więc mam nadzieję, że... kupić czy pożyczyć? Szczęścia więcej miałam niż rozumu zawsze. Aldis, nie wiem, nie traktujemy ograniczony tego jako szczerość, tylko jako żart. Ponad 1K to nie widzę. Studia skończyłam. Powiedzcie państwo, jak trafiliście do awantury o kasę? Kto chciał piszesz? Grać? Pani kapitan. Aha, to pani Ksenia jest sprawcą zamieszania, tak? Tak. Jak pani dobierała swoją drużynę? Skąd się państwo znają? Znamy się już z dawien dawna. Z bratem od urodzenia. Ciepło jest teraz. Byłeś już na glinioku się płukać w wodzie? A dobierałam ich pod takim kątem... Co to w dupę znaczy? Pewne dyscypliny były opanowane tak naprawdę dobrze. Mamy pewne ruki, ale... ale czytam czat cały czas. Nadrabianym miną. To pokażcie nam. Witamy w finale. Niebiescy mają 8300 zł. Jezus, co oni robią? 11800. To jest bardzo jeszcze nie, pan. Duża różnica. Ale oglądali panowie pierwszy etap gry, panie Marcinie. Czy pan nie obawia się
wojowniczej księżniczki Ksenii. Dlaczego wyświetlają mi się jakieś prostytutki na TTV i pisze, że widzowie Sparty oglądają? No bo wchodzą szota zrobić, żeby mi wysłać, tak? Żeby był content. Poświęcają swoje człowieczeństwo na rzecz kontentu. To jest piękne, powinniśmy to docenić. Jestem pod wrażeniem wojowniczości panny Ksenii, aczkolwiek stawiałbym tu na pewną nerwowość panny Ksenii, także myślę, że sobie spokojnie... Plus pora... każdy jest równy. Bank, będzie zbyt... Może nie pan napisze na kartce i tak trzyma. Taka afirmacja. Tak. Myślę, że Jolku. Jeszcze troszeczkę tu posiedzimy. Powodzenia, witamy w finale. Stan konta duży. Pieter, to jest chyba ten obok, nie? On oro robi. A nie, ten to jest Pieter, tu siedzi, tu. Kolma to jak dostał bana na Twitchu, to już go tu nie widziałem rok. Matematyka. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Mistrzowie 400. Mistrzowie 400. Ma trzeci raz w ciągu 7 losowań. Nie, 8, po raz podpowiedź go. 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. Oko, taktyka. No to dołożę. 900 zł w puli tego pytania, kategoria matematyka. A po pierwszym etapie wiemy, że niebiescy nie są z matematyki najmocniejsi. 7-8. Dlatego poprosimy dobre pytania. Proszę wymienić pierwszą liczbę pierwszą. 1? Widzisz? Jak 2? A 1? A, bo liczby pierwsze mają dwa dzielniki, to coś takiego było? Nie pamiętam. Ale czego? Tak? A, no to 2 by było. Dobrze. Będziemy odpowiadać większość. Tak, oczywiście 2. Troszeczkę ryzykujemy, ale taka zabawa. Odpowiadam, nasza odpowiedź brzmi 0. Mistrzowie? Ksenia ciśnie bekę. Jesteśmy matematycznie dosyć tacy... Żeby ociężali. Ociężali, ale... Tak, może 1. Może 1. Liczba pierwsza to jest taka liczba naturalna, która jest większa od 1 przede wszystkim i dzieli się przez samą siebie i przez 1. A więc pierwszą liczbą naturalną jest... 2. 2. Większa od 1. 900 zł przechodzi do puli następnego. 0 to jeszcze gorsza odpowiedź? Do końca gry. Tak na sama głównie bo zła. Tym razem. Oho! Świat polityki. Świat polityki. To będzie walka. O, jadziemy. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawczo. Wymień dwie liczby pierwsze jak taki mądry. 2. 5. S. 1100. A mistrzowie? 1500. A niebiescy? 1600. 1600. Mistrzowie 2. I 2. Dwa. W sumie nice, tak szczerze, bo i tak by ich blokowali, nie? No nie, dobrze, bo oni by ich blokowali zaraz. Że waleczność wyjątkowa i ryzyko ogromne, dlatego że pani Ksenia grał wszystko. Wyssała 2K. Przy drugim pytaniu finałowym, jeżeli im się nie uda, to mi ty, jak ona tu wygra, słuchaj mnie tego, słuchaj tego, jak ona tu wygra, to będzie chyba pierwsza kobieta w historii awantury 60 odcinków, która jako kapitan wejdzie na mistrzostwo. Bo była jeszcze jedna mistrzyni kapitan, ale ona zaczynała jako mistrzyni, nie musiała się tam dostać. Czyli Ksenia ma szansę zapisać się w historii. Mistrzów, a niebiescy odejdą z gry bez pieniędzy. Ale jeżeli się uda, uwaga, to niebiescy obejmą prowadzenie. Pytanie. W puli tego pytania aż 10 700 zł. Oto ono. Nie wiedziałem, że to tak. Ministrem spraw zagranicznych którego kraju jest Joszka Fischer? Ja pierdzielę, co to jest? Jak Niemiec? Będzie o tym Wojtek. Joszka Fischer jest ministrem Niemiec. Tak jest!
O Boże, ty, dobrze, że oni to wiedzieli. 10 700 złotych wędruje na konto niebieskie. Co to takiego? Czy ja mam to ocenić, tak? Emotkę na 7 TV. Dziwna. Mistrzowie mają niewiele mniej, 9400, więc wszystko się jeszcze może wydarzyć. Jako premia dla pani Ksenii możliwość zapowiedzenia reklam. I proszę poprosić widzów, żeby zostali z nami po niemiecku. Skoro Joszka Fischer. Nie. Po niemiecku. Powiem po ich polsku. Zapraszam na reklamy i Gemachen. Awantura o Kassen geflogen. Ich bin. No i ładnie powiedziałem. A ty zaraz powiesz, że i tak nie powiedziałem po niemiecku. Idealnie, bo bez akcentu. Witamy, oglądają państwo emocjonujący finał Awantury o Kasę. Trwa bardzo mocna rozgrywka między niebieskimi, którzy mają teraz na koncie 10 700 złotych, a mistrzami, którzy mają niewiele mniej, 9400. Ja mam jeszcze 4. Jesteś niemieckim agentem. Tak, no. Tania, do końca nie ukrywam się nawet. Co się teraz wydarzy. No nie wezwałem demona. Demon z Mabana. Dwa tygodnie. Polskie seriale. O ja pierdolę. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa tak, propozycji. Tak, ma to sens. Niebiescy 300. I delikatnie. Co, teraz niebiescy będą chamsko grać? Nie, koniec. 1200. Senio. Mistrzowie półtorej. I półtora mam. Ile? 1500. 1600. 1600 mam. Mistrzowie 2. Mistrzowie 2. Senia, musisz się zapisać w historii. I teraz wabań. To samo co było. Oj, głupi ten mistrz, ty. Oby przegrał. Kiedy Elden? Dziesięć minut. Uzyskanie mocnej przewagi przez niebieskich, jeżeli... JM, widzowie, JM. Czyli jechać z mistrzami. ...z niebieskimi, a mistrzami będzie minimalny. 400 w puli. Czego bardzo im życzę. Dobry serial. Spójrzmy na ekran. Dobrze. Kiepscy. Zdrastwujcie, komandir. Nie wspieram. Ja, Katiusza. Cyberpunk. Przed patchem. Marian Marianowicz Pazdzioch. Co jest w ogóle? Katiusza Iwanowna Kalasznikow. Sowiecki robot atomowy. Waldo. Dzięki Sneaky Shadow za Prima. Witam. Witam. Uś. Jak brzmi imię i nazwisko aktorki, która wcieliła się w te wszystkie role w serialu Świat według kiepskich? Odpowiadamy, to jest nasza bardzo ulubiona aktorka, to jest Joanna Brodzik. Bardzo ulubiona, dobra odpowiedź. Tak jest. Kurde, nice. Pani Ksenia, Fluszed. Zapisze się w historii, w końcu. 4100 zł wędruje na konto drużyny niebieskich. Mają teraz 12700, a mistrzowie 7400 zł. Ale niczego nie bądźmy pewni. Trzy pytania. Mistrzów to JM. Tequila, dobre pytanie. Czy Ksenia nadal żyje? No pewnie masz 50 lat teraz. Czarna skrzynia. Oho. Czuję, że mistrzowie do odciny polecą, ale zobaczymy. Do ilu idziemy? Jedziemy z tym koksem? Jak do ilu jedziemy, Ksenia? Macie 5000 przewagi. Czarna skrzynia, w której nie wiemy, co się do odciny. Znajduje. Może to być tam złotówka, może jakaś inna. Bo ty widzisz, nie chcesz. Panowie, macie coś do powiedzenia, to na głos. Pośmiejemy się wspólnie. Ty jak, tak czy nie? Musisz powiedzieć. Jak to zdjęcie? Odpuszczamy. Okej, już. W czarnej skrzyni może być złotówka, może być jakaś inna kwota pieniędzy.
Bywają tam kluczyki do samochodów. Nawet były kiedyś 4 kluczyki w jednej skrzyni. Ostatnio kiedyś również łatka. Był kiszony ogórek, który pamiętam Dużyna kupiła za 1500 zł. Nie wiemy, czarną skrzynię licytujemy tak jak pytanie. Otworzymy ją dopiero po zakończeniu finału. Biorę po 200 ogórek, zł od każdej taku? Drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. 300 proszę. Strzelę 400. 400. Niebiescy 500. 500. 500 po raz drugi. No nie opłacaj się. Po raz... Ale szczerze tu mistrzowie dobrze, no bo nie mieli szans. Zobaczcie jaka przewaga, no spaliliby pieniądze i tyle. Albo do odciny, albo w ogóle. I dobrze zrobił. To bardzo tanio została kupiona, ale wielokrotnie była tam na przykład złotówka, wtedy byłoby drogo. Ale w sumie to jest 500 zł. Witam Stiki, witam, dziękuję za słupka. Dziękuję bardzo. Nie jest w końcu dużo. Stan konta niebieskich to 12 200. Stiki Shadow. Mają 7000 zł. 3 pytania do końca gry. Cztery auta będą. Od Lakseni. Literatura światowa. Jadzie, nie? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa propozycji. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Koniec, nie grajcie już. 500. Dominacja. Ksenia jest honorowa. Ona gra. Dobrze, Ksenia bardzo dobrze się zachowała. 300 zł w puli tego pytania. Tutaj pani Ksenia wyraźnie nie chciała licytować w tej kategorii. Oto pytanie, odpowiadają mistrzowie. Brawo, brawo. Jak nazywano agentkę kardynała Richelieu w powieści Trzej muszkieterowie? Ja pierdzielę, nie wiem co to jest. Kto to czytam? Milady. Milady. Mlady? 5 sekund, jest spokojnie. Mlady. Na końcu języka. Do następnej puli. Do następnej puli. Niech to przejdzie, będzie więcej hajsu dla nas. Panowie, tak. Agentka Romanow. Nie odpowiadamy na to pytanie. Ja nie odpowiadam. I przejdzie. O, jaka logika. I wtedy dawa bank. On nie wie, że to są jego pieniądze w puli. I będzie grał dosłownie o tyle samo pieniędzy, jak da od razu w bank w następnym. Oj, dobrze, że on nie będzie mistrzem po tym odcinku. Ale coś musimy powiedzieć. Pierwszy nie wiemy. Tak. Ale milady. No to ja za nią mówię. Ale dobra, ale chodzi o to, smysz, będzie, oni podgrali nisko, tak. Żeby nas wykończyć. Teraz jest to co lepki kuk? Co ty robisz? Nie, chyba kok. Przechodzi do puli. Wiesz? Dobrze, dobrze, macie główko, nie? Przechodzi do puli. Jak chcecie. Przechodzi do puli, co? Znacie puli? Ale przechodzi do puli. Ja znam. Przechodzi to do puli. Wydaje mi się, że znam. Ale przechodzi do puli. Jak chcecie. Oni gadają. Oni gadają o tym. Przychodzi do puli, ale przychodzi do puli, przychodzi do puli, a przychodzi do puli. Ptaku! Chłop się zesrał na stół. Ale posłuchaj, Paczek jest 1300. Ale już jest koniec. Zaczęć mu będzie 2000, prawda? Proszę odpowiedź. Czas minął, panowie. Odpowie Piotr. Powaga. Powaga. No nie znam niestety imienia, ale mówiono na nią milady. Rabina de la Fer. A de la Fer. Ex-małżonka Atosa. Blisko. Blisko, milady. O kurde. O kurde, on to wygrał, ja go wysyłam. On to wygrał. A i on powiedział dobrze. Jak? Tam, oni nawet nie wiedzą, że wygrali, zobacz. Pierwszy raz zdarzyło się, że z dobrej odpowiedzi nie ucieszyli się ci, którzy odpowiedzieli. No proszę. Oni nadal nie wiedzą. Dobrze. Tak więc 1300 zł wędruje na konto drużyny mistrzów. Stan ich konta to 7600 zł. Natomiast drużyna niebieskich ma 11600. Siema Black Blue, witam. Dwa pytania do końca gry. Jeszcze odpalę. Może się wiele wydarzyć. Mogą być tak, czy ci je przesunąć? A dobra, dam tu.
Albo nie, dam tu, o, bo tu tym czarny razem ekran. Mam dla państwa gramatykę i ortografię. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Jakie są państwa propozycje? No i najgorsza kategoria. Niebiescy 600. Mam 1000. 1100. Mam 1100. Mistrzowie 1500. Mam 1500. Tak, liczymy ile dedów Ksenia. 1600. Do bank pójdą chyba. Mam. Proszę, zablokujcie ich. 2000. Kurde, teraz wa bank. Proszę, blok, Ksenia. 7600. Babank. Ja pierdolę. Dobra, oby odpadł. Dobry z ortografii, chłop. Jeżeli teraz mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie. Będą mieli 10 200 zł. Oby on odpadł z tej ortografii. A jeżeli im się uda, odejdą z gry i będziemy mieli nowych mistrzów. Pani Ksenia, czy pani nie przewidziała takiej taktyki? Tak, wampir. Przewidziałam. Mogła pani zablokować. Spokojnie zupełnie. Chciałam jeszcze troszkę pociągnąć. No właśnie. To jest taki kłopot w licytacji, że trzeba mieć tą intuicję. Intuicję, kiedy powiedzieć wabank, kiedy zablokować. Bo tym razem zrobili to wasi przeciwnicy. 10-200 w puli. Bardzo. Dobra, oby odpadli mistrzowie, proszę, bo nie chcę na nich już patrzeć. Jak nazywamy zestawienie wyrazów, których znaczenie. Ty, to jest to, co gadałem ostatnio. Nie, to nie są te antonimy. I co ja gadałem wtedy, co się pomyliłem? Nie, to nie są antonimy. Oksymoron, tak. Nie no jak to będą znowu antonimy, a znowu gadam oksymoron, to jak kogoś pobije w GTA lub poza, czyli w innej grze, tak. Zostawili? Na przykład gra IRL. Można po prostu... Tak się nazywa. No nie mamy tego. No jest. Zostawili wyrazów, to jest znaczenie sprzeczne. Spokojnie. To są antonimy. Prawdopodobnie tak. Homonimy są podobne. Antonimy. Anty to znaczy? Antonimy. Tak. Antonimy też. Nie, no ewidentnie oksy ten, oksy... Ewidentnie, nie? Mistrzowie chcą odpowiedzieć. Tak. W tym przypadku wydaje nam się, że chodzi o antonimy. Czy to jest odpowiedź? Tak. Co sądzą niebiescy? Bardzo dobrze. Że bardzo dobrze, prawda? Niestety, nie. Naprawdę? Oksymoron. Zobacz. Pieprzyć w dupę te antonimy twoje. Nie, ogień szepnie, blask ciemnieje, oksymoron. Proszę panie Antonimy. A czy można to sprawdzić? Oczywiście, że tak. Bo to mi się zdaje, że to jest... Oczywiście, że tak, właśnie on przegrał, to wypieprzaj do domu do słownika. Pfu! Oksymoron a antonim to są synonimiczne... Ja pitole. To jest na przykład zły dom. Naprawdę. Byłem tego pewien. U niebieskich mamy dwóch polonistów i powiedzieliście, że ta odpowiedź antonimy jest prawidłowa. Wyjaśnij. Jakie jest wasze stanowisko? Mamy dwóch polonistów, prosimy. To była taka... Po prostu zasugerowaliśmy się tak to samo. To była zabawa, bajka, gra. Jest jednak. Ale dlaczego, powiedz, dlaczego uważasz? Dlaczego? Nie, antonim jest dobrze. No i się, wydaje się nam, że antonim jest dobrze. Kiedy występuje w poezji na przykład, to wtedy nazywamy oksymoronem. Jak jest na przykład... Epitet sprzeczny, na przykład biały kruk. Tak. Jest tak, jak powiedział pan Wojciech, mianowicie antonimy to pary wyrazów o przeciwnym znaczeniu. Na przykład dobro, zło, wysoki, niski. Natomiast oksymoron to jest epitet sprzeczny, czyli wyrażenie, w którym zestawiono wyrazy o przeciwnym, sprzecznym znaczeniu. Na przykład czarne błyskawice. Tak więc odpowiedź nie była albo dobra. Czarny złon. Pochodziło o zestawienie, prawda? Pochodziło o zestawienie, a nie... Tak jest, chodziło o zestawienie. Bardzo mi przykro. Nie mogę panom uznać tej odpowiedzi. Zagrali... Ej, myślicie, że będzie przekopa pod studiem? Kapitana? Mistrzowie o wszystko, nie udało się. Tak bywa, to jest po prostu gra. Mistrzowie zabawa, kończą grę, bajka, nie gra. Mając pieniędzy na koncie. Ty, Ksenia? Również... Pierwsza kobieta w historii awantury, 60 odcinków. Zapisała się w historii już. Fluszed moment. Swoje mistrzostwo, bardzo wam dziękujemy za udział w programie. Wygraliście u nas w sumie 11 100 zł. Jak to skąd wiem, no na oko, tak jak chłop w szpitalu. Natomiast niebiescy wygrali dzisiaj
9000 zł. Z tą kwotą kończycie program i to was będziemy gościć w Loży Mistrzów w następnym programie. Gratuluję. A jeszcze ciorna. Pozostaje tak, jeszcze sprawa. Egitka coś robi. Czarnej skrzyni. Egitka coś robi. Kupiliście ją bardzo tanio. Za ile? Za 500 zł. Czy 400? Raczej jutro. Za 500 zł. Zobaczmy, czy się tym razem opłaciło. Za 500 to kupili, no tak. Koperty. O. Coś takiego. Nie możliwe. To już nie ogórek. 7 aut. O, kluczyki, bo odstaje. Samochód osobowy. Git. Ej, samochód osobowy, tak zawsze był napis? Jakiś nowy chyba. A jaki? Ty, może nowe auto dają teraz? Ręka się trzęsie? Może nie, teraz. Tak, to jest kasę, można naprawdę... I już nie mówią marki, już nie mówią. I Państwa zachęcam, abyście byli tutaj z nami, żebyście grali, wygrywali pieniądze, samochody. Jeżeli chcecie zabawić się z nami, wyślijcie na Poloneza numer 7643, w treści wpisując imię i nazwisko. Awantura o kasę czeka na was. Do zobaczenia. Nie ma już tej marki chyba, zmienili markę. Gratuluję. Ale 40k, jeżeli kosztowało to auto z salonu w tamtych latach, to przecież to i tak było drogie, o czym ty gadasz? Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek.